Witamy serdecznie. Nazywamy się Natalia Królik i Sebastian Piotrowski. Jesteśmy uczniami klasy trzeciej Gimnazjum nr 2 imienia Stanisława Szymańskiego w Zawierciu. Podjęliśmy wyzwanie i realizujemy zadanie rekrutacyjne do 23. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W ramach projektu zaplanowaliśmy stworzenie w przestrzeni publicznej alei imienia księdza Franciszka Ziętary, lokalnego bohatera, działacza oświatowego, gospodarczego, pierwszego proboszcza Zawiercia i budowniczego naszej bazylii. Chcieliśmy się spytać, czy możemy podjąć współpracę z samorządem, władzami miasta w sprawie utworzenia pamiątkowej nazwy ulicy bądź alei? No to musimy się nad tym chwilkę zastanowić, jakiego rodzaju miało być to upamiętnienie. Czy to też wystarczy tablica, czy też aleja? Jeśli chodzi o księdza Ziętarę, jest to jedna z bardziej takich interesujących, świetlanych postaci w historii naszego miasta. Ksiądz Ziętara to był mój pierwszy proboszcz. Tutaj właśnie...